To, o czym dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć, dwa słowa będą o modelu i krótkie wideo. Potem porozmawiamy sobie o zespole i mam parę ciekawych case'ów. A potem chciałem powiedzieć, co my obserwujemy, co się dzieje w polskiej populacji, bo zastosowaliśmy trochę podejścia big data, pobawiliśmy się danymi i zauważyliśmy bardzo ciekawą rzecz, odnoszącą się mocno też do trendów światowych. Jaki to ma wpływ na zarządzanie zespołami obecnie w różnych organizacjach, również NGO. I na końcu mamy dla Państwa akcję specjalną, jeżeli Was to zainteresuje. OK. Czyli możemy kliknąć wideo. Your success in life, both professional and personal, is largely determined by how well you interact with others. You've probably noticed it is very easy to get along with certain people. You almost instantly and effortlessly understand the other person. The communication just flows. Unfortunately, with most people, communication takes more effort. You cannot quite understand where the other person is coming from, what they really want, and what their intentions are. You may also have an uncomfortable feeling the other person is having a similar experience. During the course of a conversation, have you lost a sale, frustrated a customer, demotivated an employee, or angered a friend? On top of that, did the interaction make you disappointed, frustrated, and even tired? It takes energy, effort, and concentration, and still, the results are not what you hoped they would be. Extended DISC provides you with the model to have more successful interactions with others. You will learn the four DISC styles, how to identify who you are and how others perceive you, leading to a more confident self-awareness, how to better read other people and understand them, and how to modify your behavior to become even more successful. Extended DISC is based on the most widely used and accepted model of human behavior. The power of this model is that it is easy to learn, understand, and use because it identifies only four behavioral styles of individuals. People can be divided into four main styles by identifying if they are more people or task-oriented, reserved, or active. The resulting four behavioral styles are called D-style, I-style, S-style, and C-style. As you learn about the four DISC styles, please keep these important points in mind. None of the styles are better or worse. Each DISC style has strengths and development areas. However, the strengths and development areas are different for each style. DISC styles do not limit what an individual can accomplish or how successful someone can be. It simply predicts how an individual tends to do things. Highly successful individuals can be any of the four DISC styles. However, successful people have a confident self-awareness and have the ability to modify their style with different people and situations to become even more successful. Continue watching the rest of the extended DISC training series to learn more about each style. O tym modelu uczymy na wielodniowych szkoleniach, można go używać na wielu poziomach. Ale tak bardzo, bardzo krótko, to tak naprawdę chodzi o pewną platynową metodę, czy platynową zasadę w komunikacji. Przez wiele lat uczono nas złotej zasady, która mówi: traktuj bliźniego swego jak siebie samego. Tak? I to jest ok, fajne, ale trochę nie do końca już wystarczające. My mówimy: traktuj bliźniego swego tak, jak on chciałby być traktowany. Czyli nasza idea jest taka, zrozumieć trochę drugą osobę, naszego współpracownika, członka zespołu, partnera, darczyńcę, tak? I dostosować komunikację, dostosować sposób motywacji do potrzeb tej drugiej strony. To jest taka główna idea. Jeżeli chcecie Państwo troszeczkę więcej o tych czterech głównych stylach zachowań się dowiedzieć, zachęcam do wejścia na kanał YouTube Extended DISC Polska. Są jeszcze cztery filmiki, które fajnie pogłębiają informacje o każdym z tych czterech stylów zachowań. O tym dzisiaj nie będę mówił, tylko przypomnę, że mamy takie cztery główne, D, I, S, C. Tak? Mamy taki wymiar myślenie versus uczucia. Osoby na górze tego modelu bardziej się koncentrują na danych, na faktach i tak też podejmują decyzje. Osoby na dole tego modelu więcej biorą pod uwagę uczuć i emocji przy podejmowaniu decyzji, czyli jak na przykład, kiedy byśmy kupowali samochód. Osoby tutaj na górze skupiają się bardziej na tym, ile on kosztuje, jaki mam budżet, czy się psuje, czy się nie psuje.
jak wypada w testach tam niezawodności i tak dalej. Osoby na dole tego modelu zaczynają od tego, kogo znam, kto sprzedaje samochód, komu ufam, kogo lubię, tak? Jakie marki mi się podobają. Tak? Po prawej stronie są osoby intuicyjne, podejmują decyzje szybko, mają jakąś wizję, chcą ją szybko realizować. Osoby po lewej stronie bardziej percepcyjne, kiedy tak naprawdę potrzebują więcej czasu na zebranie danych, przemyślenie, dopiero wtedy wyciągają wnioski, dopiero wtedy podejmują decyzje. Można by o tym bardzo długo. Ja miałem dzisiaj mówić o zespołach i pozwolę sobie mówić dzisiaj o przykładach sportowych. My, mniej więcej 80% naszych aktywności to są organizacje biznesowe. Pozostała część to są NGO, to jest sektor publiczny, ale to są też kluby sportowe. Pracujemy z zespołami sportowymi i dzisiaj takie trzy przykłady chciałem pokazać. Bardzo znana postać w sporcie, Sir Alex Ferguson, wieloletni menedżer zespołu Manchester United, powiedział w jednym z wywiadów, że o sztuce budowania drużyny najwięcej dowiedział się z biografii prezydentów USA. Dlaczego? Dlatego, że powodzenie w tym jego fachu zależy przede wszystkim od umiejętności godzenia ze sobą trudnych osobowości, poskramiania wybujałych ego i budowania relacji między graczami. Tak? On to mówi o piłkarzach. A spotkaliście się z tym w waszych zespołach? Tak? Dynamika jest ta sama. Dynamika jest ta sama praktycznie w każdej grupie. Natomiast to, co jest ciekawe w zawodowym sporcie, to jest to, że jeżeli weźmiemy te topowe drużyny, nie wiem, Real Madrid versus FC Barcelona, to na poziomie sportowym tam różnic nie ma. Tak? Że tak samo my możemy powiedzieć, że między dwiema organizacjami społecznymi na poziomie kompetencji merytorycznych może różnic nie być. Ale to, że niektóre organizacje są bardziej efektywne, osiągają bardziej spektakularne sukcesy, często zależy od tego, jak ze sobą współpracują, jak się rozumieją, jak rozwiązują konflikty i tak dalej. Więc to jest to, czym my się zajmujemy, to jest to, co my pomagamy zrozumieć. Kolejny przykład sportowy, Kajetan Kajetanowicz, nie wiem, czy Państwo rozpoznają tą postać, kierowca rajdowy, trzykrotny mistrz Europy z rzędu, pięciokrotny zwycięzca kryterium asów na Barbórce, w ostatni weekend również. Nam się wydaje, jak mówimy rajdy, a kierowca rajdowy, tak, ma szybki samochód i jest super kierowcą. Ale tak naprawdę na sukces Kajetana pracuje kilkadziesiąt osób, z czego takich 9 bardzo blisko z nim współpracujących jego core team. I my z tym teamem pracowaliśmy i mniej więcej możemy go zobaczyć na zdjęciu i pomogliśmy trochę lepiej temu zespołowi funkcjonować. Oni oczywiście są świetnymi zawodowcami i pewnie by osiągali też sukcesy i bez nas, ale gdzieś tam na tym najwyższym poziomie czasami szczegół ma znaczenie. Tak? Czasami poprawienie się o kilka procent może dużo zmienić. A więc uczestnicy czy członkowie zespołu Kajetana wypełnili krótkie kwestionariusze online. To zajęło im tam kilkanaście minut, a potem spotkaliśmy się na całodziennym warsztacie. I podczas tego warsztatu każdy dostał krótki raport o sobie, kilkanaście stron opisów o sobie, jakie mam predyspozycje, w czym się czuję dobrze, w czym się mniej dobrze czuję, ale też rozmawialiśmy o tym, jak każdy z członków zespołu się komunikuje, na co zwraca uwagę w kontakcie z innymi osobami, jak podejmuje decyzje, właśnie jaki ma taki naturalny sposób podejmowania decyzji i bardzo ważne w zawodowym sporcie, jak reaguje na stres. Bo tam w momencie, kiedy pada deszcz i mamy parę minut na to, żeby się zatrzymać i zmienić koło w samochodzie, to czy na kogoś się wydrzemy, czy nie, ma olbrzymie znaczenie, czy ten ktoś nie zgubi śrubki i nie spóźnimy się o kolejne sekundy, które nas będą kosztowały zwycięstwo. W czasie tych warsztatów też stworzyliśmy taką behawioralną mapę tego zespołu, taką psychologiczną mapę teamu. Dzięki niej każdy mógł zobaczyć z perspektywy całego zespołu, tak, i zrozumieć nasze reakcje, co jest ważne dla każdego z nas i czego unikać w relacji z innymi osobami. Za chwilę taki przykład pokażę. I to, co to są konkretne słowa Kajetana z wywiadu z nim, że i co my też rekomendujemy, że warto jest raz w roku chociażby poświęcić pewien czas na smarowanie trybików. Tak jak oddajemy ten samochód na przegląd raz w roku, żeby zmienić olej, zmienić jakieś filtry, tak samo każdy z zespołów powinien raz na jakiś czas znaleźć ten moment, żeby nie rozmawiać o projektach, nie rozmawiać o fundraiserach, nie rozmawiać o bieżących sprawach, tylko porozmawiać o sobie, o relacjach
I to narzędzie fajnie wspomaga taki proces. Tu jest przykładowa taka behawioralna mapa zespołu. Mamy te cztery główne style DISC. Mamy anonimowo rozmieszczonych członków tego zespołu. I patrząc na tą mapkę i na cele naszej organizacji, na strategię naszej organizacji, możemy zacząć zadawać pytania. Jakie będą mocne strony takiego układu? Jakie będą pułapki? Czy jakiegoś rodzaju zachowań nam brakuje? Tak, tutaj mamy te... To będzie wielkie uproszczenie, ale na poczet dzisiejszego spotkania. Mamy te osoby, które lubią generować nowe, ambitne pomysły i mocno pchać w ich realizacji. Tutaj mamy osoby takie, dla których bardzo ważna jest atmosfera, relacja, energia, pozytywne zachęcanie, czy potrafią sprzedać te pomysły. Mamy też ludzi, którzy się angażują i ciężko, krok po kroku realizują te pomysły, zajmują się tą ciężką robotą, realizacją. Natomiast w tym konkretnym zespole jest mało ludzi, którzy zadają pytania, którzy zadają właściwe pytania, którzy są dobrzy w analizie, którzy umieją uporządkować procesy, którzy skrytykują sytuację albo znajdą potencjalne ryzyka. Tak? W tym zespole tego może brakować. Super pomysły, dużo szumu wokół nich, tak? Dużo wykonanej pracy, tylko może nie zawsze w dobrym segmencie, w dobrym czasie, w dobrym budżecie i tak dalej. Tu przykład zbliżony bardzo do tej mapy zespołu Kajetana. To nie jest prawdziwa mapa, bo tamtej nie możemy ujawnić, ale tak poglądowo po prostu. Zobaczcie, jakie ciekawe role w zespole rajdowym występują. Oprócz kierowcy oczywiście pilot, to oczywiste, ale jest kierownik zespołu, który rządzi wszystkim, co się dzieje w zespole, kiedy kierowca jest w samochodzie, tak? Nie ma wpływu. Normalnie jest szefem, jest przedsiębiorcą, tak? Ale kiedy jedzie w samochodzie, za całą resztę odpowiada kierownik zespołu. Jest PR manager, który odpowiada za kontakty z mediami, a docelowo to ma wielki wpływ na budżet zespołu, tak? Jest dwóch kamerzystów, są specy od pogody. Specy od pogody to, proszę Państwa, to jest taka oficjalna nazwa tego stanowiska. Nieoficjalna to są też szpiedzy, którzy mają za zadanie analizować, jakie ogumienie na przykład zakładają przeciwnicy. A nie wiem, czy Państwo wiecie, że podczas jednego weekendowego rajdu ta ekipa Kajetana ma do dyspozycji 150 sztuk opon. 150 sztuk. Może to jest, nie, kompletów 40, tak? Natomiast 150 sztuk opon. I oczywiście nie mogą wszystkich użyć, ale mają je w zakresie, tak? Więc jak gdyby ilość decyzji, które muszą podjąć, jest niesamowita. Także tu analiza jest bardzo ważna. Jak zapytaliśmy właśnie kapitana, zapytaliśmy kierownika tego zespołu, co jest krytyczne, żeby wygrać rajd, oczywiście ważny jest dobry samochód, dobrze przygotowany samochód, wcale nie ten najszybszy, wcale nie ten najmocniejszy, ale dobrze przygotowany. I oni mają wyoutsourcowany samochód i całą ekipę techniczną. Mają tak naprawdę dwa samochody. Jeden stoi, a drugi w częściach w tirze i mogą go całkowicie wymienić w jeden weekend. Ale ważna jest dobra współpraca między tymi wszystkimi ludźmi. To jest kluczowe. Ta reakcja w stresie, tam gdzie się traci sekundy, i planowanie. Te wszystkie analiza danych, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby wygrywać rajdy. A to jest ta ekipa właśnie na koniec naszego warsztatu w stronie. Są kobiety. Nie ma. Ja wiem, że to jest ważna kwestia. Ja też jestem bardzo, bardzo czuły na tej kwestii. Działam w Fundacji Liderek Biznesu, pomagam zwiększać różnorodność na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach. Natomiast w tym konkretnym case to nie ma kobiet, ale też powiem więcej. To jest tak specyficzna branża, że większość tych ludzi chodziła razem ze sobą do przedszkola. Ustroń i okolice. Tak? Tu nie ma rekrutacji na bazie kompetencji, że robimy ogłoszenie, szukamy PR menedżera. Nie. Tu ja ciebie znam, bo twój dziadek zna mojego dziadka, a razem robiliśmy siku tam za przedszkolem, tak, kiedyś. Słuchajcie, to jest śmieszne trochę, ale to ma też wpływ, bo inaczej zarządza się zespołem, gdzie mamy kompetencje i wymagamy, a inaczej zarządza się zespołem, gdzie kluczowe kryterium to jest zaufanie. My sobie ufamy. Może nie znasz się aż tak dobrze na tej dziedzinie, douczysz się, tak, ale ważne jest, że możemy sobie ufać. Bardzo specyficzna branża, bardzo specyficzny sposób zarządzania.
Mogę się tylko domyślać, że w wielu organizacjach społecznych to też nie jest tak, że rekrutujemy tylko na kompetencje i stać nas na najlepszych specjalistów z danej dziedziny. Często to są ludzie, którzy po prostu mają pasję, tak, albo mamy z nimi relacje i chcą coś dla nas zrobić, my musimy na nich wpływać. Często bardzo pośrednio, używać zupełnie innej motywacji. Wtedy to rozumienie tych indywidualnych motywacji ma olbrzymie znaczenie. Drugi przykład, znowu sportowy, to jest Akademia Rosa Radom, drużyna koszykówki U18, mistrz Polski w tym roku. I my się zaczęliśmy z nimi pracę dość późno, pod koniec sezonu. To było na 5-6 meczy przed końcem sezonu. Ostatnio najważniejsze mecze decydujące o mistrzostwie. Zrobiliśmy analizę tego zespołu, każdy z graczy dostał raport o sobie, trener dostał raport o zawodnikach. I przeglądaliśmy te indywidualne raporty, gdzie były wskazówki, jak trener powinien rozmawiać z każdym zawodnikiem. I tam oprócz takich oczywistych, tych standardowych informacji, to go motywuje, no to zwróć uwagę, były też dodatkowe informacje o tak zwanych specjalnych przypadkach, na przykład informujące, że dany gracz jest zestresowany, albo dany gracz nie rozumie do końca swojej roli w zespole. I my przeszliśmy przez te specjalne przypadki i trener dostał konkretną wskazówkę, że z tymi osobami musi indywidualnie porozmawiać przed najbliższymi meczami i zaadresować tą kwestię, która tam wyszła. Jeżeli ktoś miał niejasną rolę w zespole, to powinien porozmawiać o tym, słuchaj stary, jesteś w pierwszej piątce, tak? Ja ci ufam, jesteś dla mnie podstawowym graczem, wierzę w ciebie, nie martw się. Tak? I wszystkie te mecze wygrali z wielkim w ogóle zapasem. Nie dlatego, że analizy extended disk im pomogły być lepszymi koszykarzami, oni byli świetnymi koszykarzami, tylko często problemem była wiara w siebie, tak, niezrozumienie roli w drużynie, jakiś niedopowiedziany konflikt z trenerem, to ograniczało ich potencjał. Tak? My pozwoliliśmy trochę oczyścić przed pole, a zrobił to trener sam z użyciem naszych narzędzi. My nie pracowaliśmy z zawodnikami oprócz krótkiej prezentacji, daliśmy narzędzie trenerowi. Tak, i trener Dawid Mazur powiedział tak też w kolejnym z wywiadów dla nas, tak, że dla niego ważne jest, żeby dotrzeć do każdego zawodnika, co go mobilizuje, tak, co dla niego jest naprawdę ważne, co go stresuje, co mu przeszkadza, tak, jakie są jego obawy, jakie ma oczekiwania. To niby proste pytania, ale żeby dotrzeć do tej prawdziwej wiedzy, przydają się dodatkowe narzędzia, oczywiście umiejętności prowadzenia dialogu czy rozmowy. Same narzędzia tego nie załatwią. Z takiej bardziej technicznej strony, tak? Jeden z elementów raportu zespołowego to jest taka behawioralna mapa, ona jest anonimowa, chodziło o to, żeby bardziej zobaczyć strukturę zespołu i skonfrontować ją z celami, tak? Ze strategią. Można oczywiście zobaczyć mapę z konkretnymi imionami, zobaczyć gdzie kto jest i wtedy zacząć dyskutować o relacjach między osobami, o dopasowaniu do zadań, tak? Czasami wystarczy osobę, która nienawidzi raportów, bo jest z tej ćwiartki i, tak? Zabrać jej pisanie raportów, dać jej coś innego, dać jej kontakty z fundraiserami. Nagle ona ożywa, jej mobilizacja rośnie. A poprosić o robienie raportów kogoś, kto może ma opory w wzięciu słuchawki i zadzwonieniu. To są drobne przesunięcia, a uwalniają motywację. Są pewne typy zespołów charakterystyczne, które mogą generować pewne wyzwania. Są zespoły jednorodne, gdzie ludzie wszyscy są do siebie podobni. Super, świetnie się rozumiemy. Ale wyzwaniem jest taki brak elastyczności, mamy tylko jedną perspektywę. Jakichś zadań nie robimy, bo ich nie lubimy. Są zespoły różnorodne, znowu super, tak? Bo mamy talenty do wszystkiego, ale wyzwaniem jest dogadanie się. Tak, bardzo częsty case. Są wreszcie zespoły tak zwane podzielone, gdzie mamy podgrupy osób o różnych stylach zachowań, co często nam generuje konflikty. Możemy spojrzeć też na całą organizację z góry i zobaczyć, jak się komunikować z taką populacją, tak? Jak tworzyć narzędzia komunikacji dla nich, jak przygotować kampanię jakąś dla jakiejś grupy, jeżeli rozumiemy, co to za grupa. A teraz krótko o naszym Big Data. Tak? To jest ponad 50 tysięcy przebadanych Polaków i zobaczyliśmy, jak się rozkłada to w polskiej populacji. 15% styl D, dużo mało. Jest jeden z najwyższych poziomów w Europie. 19% styl I, dużo mało? Bardzo mało, najmniej w Europie. 41% styl S. Tak, ważne jest to, że to są, styl S to są osoby, które nie lubią zmian. Tak, cenią sobie bezpieczeństwo. Tak, nie lubią być zaskakiwane.
i 25% styl C, analizy, szczegóły, tak, pewne krytyczne podejście. Tak? Czyli mamy 66% raczej nastawionych z góry lekko pesymistycznie osób, trochę narzekających, tak, można powiedzieć. Ale oczywiście one mają wiele, wiele zalet. I teraz tak, co to znaczy dla liderów? Zobaczcie, jeżeli zobaczymy, co motywuje poszczególne grupy, tak? Osoby D motywuje trudne wyzwania, możliwość decydowania samodzielnie, indywidualne cele i nagrody. Osoby I motywuje super atmosfera, relacje, nowe pomysły, jak najmniej biurokracji, tak? Tutaj fajne apki online, tu wszystko zero papieru, dla osoby I genialne, tak? Dla osób o stylu S ważny jest szacunek, równowaga, współpraca, tak? Zespół, rodzina, to są ważne rzeczy. No i dla osób C jasne zasady, jasne kryteria, tak? Możliwość specjalizacji. Ale oczywiście w realnym świecie nakładamy teraz polskie dane i zobaczcie, co się robi. Tak? Nic się nie robi. Pewnie w sektorze NGO jest dużo lepiej. W biznesie, słuchajcie, 80% firm, jak tworzy systemy motywacyjne, to stawia na indywidualne cele i nagrody. KPI-e, targety, bonusy. Tak? Ile firm komercyjnych świadomie inwestuje w szacunek, w równowagę, w rodzinę, tak? Tutaj możemy wygrać trochę, rekrutując ludzi, którzy mają dość korpo, tak? Bo my często w organizacjach społecznych możemy im zapewnić tego więcej, więcej równowagi, tak? Więcej szacunku, większej prawdziwości. Ale czasami jasne zasady i procedury i CRM, które ogarnia chaos, też dla wielu ludzi mogą być mega motywujące, tak? Że to jest firma, która robi rzeczy z sensem, a nie strzela na oślep gdzieś, tak? Co się dalej dzieje? Jak spojrzymy na to z perspektywy generacji, to jest moje pokolenie, niektórzy by powiedzieli X-y, a to jest pokolenie Y, tak, to są milenialsi. Największa różnica, tak, spada styl D, tak, tak jak w tych moich czasach ludzie zostawali na noc, tak, bo szef poprosił, bo chcieli szybko się piąć po szczeblach. Poświęcali życie, tak? Żeby tam, żeby, tak? Tutaj mamy inaczej, to już o 1/3 mniej, o 1/3 mniej mamy takich postaw. Natomiast relacje są coraz ważniejsze. Żeby było miło, żeby było fajnie, żebyśmy mieli przyjaciół, żeby była fajna atmosfera, żeby była energia. To jest ważne. Żebyśmy za dużo nie pracowali. To znowu, można to interpretować, że komuś się nie chce. Może się nie chce komuś pracować, w takiej kulturze. Jeżeli szef rozkazuje, daje targety i tak dalej, no to mi się nie chce, to ja wolę iść na jogę o 16, tak? Ale jeżeli jest super atmosfera, to mogę zostać dłużej. Mój czas podstawowy się skończył, pokazuję tylko, tych jest mniej, tak? Nie chcemy już poświęcać życia osobistego dla kariery. Tych jest więcej, tak? Zależy nam bardziej na relacjach. Dziękuję Państwu bardzo.